Kiedy śpiewaliśmy pieśń Niepojęta łaska, od razu przypomniał mi się pewien fragment z Psalmu 13. I nim się pomodlimy, zacytuję ten fragment. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo był dla mnie dobry, bo zawsze był dla mnie dobry. Kochani, pomódlmy się przed tym, jak będziemy słuchać słowa, aby Pan nas też nastroił, abyśmy mogli w spokoju, w takiej rozwadze rozważać Boże Słowo. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy na tym miejscu, że nas zebrałeś, że pozwoliłeś nam dojść do tej chwili, w której sięgniemy po Słowo, to drogocenne, wspaniałe Słowo. Ja modlę się, Panie, abyś dzisiaj stanął nad nami, położył na nas rękę swoją, abyś nam błogosławił ten czas, abyś dał nam zrozumienie, aby, tak jak śpiewaliśmy, spoczął na nas duch poznania, duch mądrości, rozumu, aby nasze serca dzisiaj wzniosły się ku Tobie. O to Cię dzisiaj prosimy, Panie. Amen. Rozpocznę dzisiaj, korzystając z fragmentu słowa, które wydaje mi się bardzo dziwne, bardzo dziwnym fragmentem słowa. Może nietypowo skorzystamy z tego akurat fragmentu w ramach wstępu, ponieważ będziemy korzystać, przynajmniej przez tą pierwszą część, z 4 Księgi Mojżesza z 6 rozdziału, od 11 wiersza do 31. I od razu przeproszę Was, ponieważ nie przeczytam tego fragmentu, gdyż jest on bardzo długi, ale spróbuję go streścić. Mam nadzieję i ufam, że w domach sobie go będziemy mogli przypomnieć. Kochani, ten fragment 4 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału, od 11 do 31 wiersza, mówi o czymś, co nazywamy małżeńską relacją. I idąc dalej, mówi o czymś, o problemach, które wypływają z tej małżeńskiej relacji, szczególnie w dzisiejszych czasach. Dlaczego i co mam na myśli, mówiąc, tak argumentując to, co chcę powiedzieć? Ponieważ ten fragment mówi o sytuacji, kiedy mąż podejrzewa żonę o cudzołóstwo. Tak powiedziałem, że jest to dzisiaj nagminne w dzisiejszych czasach. Nie tylko mąż podejrzewa żonę, ale też żona podejrzewa męża. Partnerzy nawzajem siebie podejrzewają, wszyscy siebie podejrzewają. Taki jest świat, ponieważ dzisiaj świat pod tym względem jest bardzo wypaczony, spaczony, bardzo zły. To obrosło złem. Ale nie chcę dzisiaj mówić o relacji męża z żoną albo żony z mężem, ale ten fragment mówi o czymś, do czego przyrównam, o czymś, jak ja to zrozumiałem. I tym będę chciał uargumentować pewną tezę. Ponieważ niedawno przygotowywałem się w moich rozmyślaniach do serii wykładów i gdzieś pojawiła się taka myśl, jak uświadomić moich słuchaczy, że to, co będę głosił, nie jest dla nich kwestią wyboru. Że mogą to przyjąć albo nie przyjąć, że mogą z tym zrobić, co chcą. Jak uświadomić moich czytelników o tym, że to nie jest zastawiony stół, z którego czy chcą, czy nie chcą, albo jeśli chcą, mogą skorzystać, albo jeśli nie chcą, nie muszą skorzystać. Raczej rozumiem to w ten sposób, jak mówi o tym ten fragment. Ponieważ sytuacja wyglądała w ten sposób. Następująco. Oto mąż przyprowadzał żonę do kapłana i kapłan, dowiedziawszy się o zaistniałej sytuacji, sporządzał pewną miksturę. Kojarzycie ten fragment, tą historię? Sporządzał pewien płyn. Kobieta ta wówczas została, inaczej mówiąc, kobieta ta musiała wypić ten płyn, ponieważ on miał przetestować, czy ta kobieta była winna, czy niewinna. Czy była więc winna, czy była niewinna, musiała napić się tego płynu. Kiedy tak rozmyślałem o tym i analizowałem to w kontekście Bożego Słowa, to stwierdziłem, że tak jest właśnie z Bożym Słowem.
że to nie jest kwestia wyboru. Przychodzi najwyższy kapłan, Pan Jezus, i daje nam słowo. I my musimy się go napić, aby przetestowane zostało nasze serce, aby rozsądzone zostały nasze myśli. Kiedy kobieta była winna, oto działo się z nią coś takiego. Puchły jej wnętrzności, była opuchnięta, jej łono się zamykało i już dalej więcej nie mogła mieć dzieci. Kiedy była niewinna, pijąc ten sam płyn, czuła tylko smak goryczy wewnątrz, ale nic się nie działo więcej. Była niewinna, mogła dalej żyć. Kochani, myślę sobie w ten sposób, to jest zawsze tak, jak ta historia mówi. Kiedy przychodzimy słuchać Bożego Słowa, albo kiedy otwieramy Biblię, zawsze jesteśmy jak ta kobieta. Zawsze. Oto Pan Bóg podaje nam płyn, podaje nam tą miksturę, podaje nam słowo, które ma za zadanie spenetrować nasze wnętrzności i rozsądzić nasze myśli. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że czytam w Bożym Słowie, że Słowo jest żywe, że Słowo jest skuteczne, że ma moc rozsądzać nasze myśli, rozcina nas aż do szpiku. Tak jest Słowo. Więc nie potrafię zrozumieć i nie rozumiem go inaczej jak w ten sposób. Że to zawsze jest ten podany przez Pana płyn, który muszę skosztować, który muszę wypić. Moje wnętrzności muszą to poczuć. I ono rozsądza, czy jestem winny, czy nie. Jeśli jestem winny, Bogu za to dziękuję, ponieważ ono mnie koryguje. Sprawia korektę. Zmieniam się, już nie jestem taki, jaki byłem. A jeśli jestem niewinny, to i tak czuję smak, że to było z ducha. Kochani, dlatego o tym mówię, ponieważ będziemy dzisiaj mierzyć się z pewnym słowem. I czy chcesz, czy nie, to słowo musi dzisiaj spenetrować twoje wnętrzności. Musi być dzisiaj przełknięte. Nie masz wyjścia. Ja nie mam wyjścia. Oto dzisiaj staje kapłan Boży, Pan Jezus, i daje nam słowo, z którym musimy się zapoznać. A więc przeczytajmy ten fragment słowa, z którego będziemy dzisiaj rozważać, który będziemy rozważać, nad którym się pochylimy. I to słowo znajdziemy, ten fragment znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 6 aż do 8 wiersza. To jest słowo, które rozważam od jakiegoś czasu wskutek tych wydarzeń, które dzieją się na świecie. Słowo, nad którym pochylam się i bez przerwy myślę, aby móc je do głębi zrozumieć. Przeczytajmy więc to słowo. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. Ten oto fragment, który niejednokrotnie czytamy, tak jak już powiedziałem, zapadł mi w sercu przez ostatni czas. Rozważałem i rozmyślałem, co Pan chce przemówić, co chce mówić do mnie, do nas. I gdyby zrozumieć go bardzo prosto, to on mówi wyraźnie o tym, że coś będzie się działo na świecie, jakieś niepokoje, wieści do nas będą dochodzić, ale co mamy robić? Mamy się nie bać, ponieważ musi się to stać. I można by było zakończyć całe zwiastowanie, ufając Bożemu Słowu, że wykona pracę, że tak jak zachęca nas, abyśmy się nie bali, nie będziemy się bać. Ale rodzi się tu przynajmniej kilka pytań, na które chciałbym odpowiedzieć i które bym chciał też zasugerować wam. A więc pozwólcie, że przeanalizujemy krok po kroku ten fragment, abyśmy mieli jasne spojrzenie na to, co jest tu napisane. Po pierwsze, Pan Jezus powiedział, potem usłyszycie. Potem usłyszycie. Kochani, czy chcemy, czy nie chcemy, dochodzą do nas każdego dnia różne informacje. Różne informacje. Te dobre, ale także i te mniej dobre. Te okrutne, te złe, złowieszcze,
zwiastujące jakieś niepokoje także. A więc jesteśmy bombardowani informacjami. Informacja to dzisiaj jedno z największych bogactw. Kiedyś państwa zabijały się, napadały jedni na drugich w celu uzyskania ziemi. Dzisiaj rekrutują szpiegów, informatyków, hakerów, aby pozyskać jak najwięcej informacji. Kochani, informacje kupuje się za pieniądze. Informacja jest w cenie. Państwo potrzebuje informacji o obywatelach. Firmy śledzą nas, co robimy, na co patrzymy w internecie, czego wyszukujemy, co kupujemy, kiedy kupujemy, ile kupujemy, ponieważ potrzebują informacji. Banki potrzebują informacji, ludzie potrzebują informacji. Jaka będzie pogoda, co nas czeka, jak zaplanować weekend, jak zaplanować urlop, potrzebujemy informacji. Jaka jest sytuacja tu, tam? Giełdy potrzebują informacji. Wydaje mi się, że cały świat tak żyje informacją, że gdyby jej zabrakło, to przestałby oddychać. Nagle by stanął w miejscu. Panika, szok, chaos. Gdyby jedni nie wiedzieli o drugich. Gdyby głowy państw nie wiedzieli tego, czego potrzebują wiedzieć. Nazwałem te czasy bombą informacyjną. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego bomba informacyjna? Z moich osobistych obserwacji i badań w tym temacie wynika, że więcej w życiu czytamy, więcej zobaczymy obrazów, które mają jakieś przesłanie, które niosą ze sobą jakąś informację i więcej informacji usłyszymy, niż samodzielnie wypowiemy słów w ciągu dnia. A więc więcej do nas słów dotrze, więcej pochłoniemy, niż sami wypowiemy. Po drugie, więcej usłyszymy opinii ekspertów, fachowców, politologów, kaznodziei na różne tematy, na temat homoseksualizmu, na temat uchodźców, na temat niepokojów, wojen, islamu i tak dalej, niż samodzielnie wytworzymy tą opinię. Więcej usłyszymy zdań różnych ekspertów w różnych dziedzinach życia, krytyki, niż samodzielnie dojdziemy do tych zdań. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydaje mi się, że przez to działanie jesteśmy zmuszani do tego, aby myśleć tak, jak myślą ci, którzy dają nam tą informację. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi. Skoro tyle do nas informacji dochodzi, tyle rzeczy chcą nam przekazać różne media, zaczynamy myśleć tak, dokładnie tak, jak to jest nam przedstawiane. Manipulacja to niezwykłe narzędzie w rękach tych, którzy tą informację dają. I z pewnością się już przekonaliście i przekonujemy się każdego dnia, że powoduje, że to, co jest duże, ważne, poważne i co zagraża, jest przedstawione jako małe, nieistotne. A to, co jest małe i nieistotne, jest przedstawione jako wielkie i poważne i zaczyna tym żyć cały świat. Odpowiedni przekaz informacji może spowodować, że cały świat będzie żył 130 ofiarami ataków w Paryżu, a nigdy nie pomyśli o tysiącach ściętych i powieszonych na płotach ulicy głów chrześcijan w Syrii i w Iraku. Bo taki jest przekaz informacji. A więc coś być może mniejszego jest tak wyolbrzymione, aby nas zastraszać, aby wprowadzać niepokój, kiedy na całej ziemi dzieją się o wiele straszniejsze rzeczy. Z naszymi braćmi, z naszymi siostrami. Kochani, mam wrażenie, że i myślę, że to jest prawda, że świat robi wszystko, aby wprowadzić takie zadurzenie umysłu w wielu ludziach. Nietrzeźwy umysł. I kończąc już ten wywód na temat informacji, chciałbym zacytować Pana Jezusa.
słowa Pana Jezusa. Potem usłyszycie. To znaczy, że nie uciekniemy od tego. To znaczy, że to będzie do nas dochodzić. To znaczy, że usłyszymy, że dojdzie do naszych uszu wieść i wieści. Kiedy jakiś czas temu śledziliśmy wydarzenia we Francji, poprzednie, nie te z Paryża, na ekranach telewizorów, w internecie można było na żywo oglądać operację wyzwolenia fabryki, w której ukryli się terroryści. Na żywo, krok po kroku, widzieć ich działania. Więc jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje. Czy chcemy, czy nie chcemy. Potem usłyszycie. Potem usłyszycie. Ale istnieje jedna informacja. Albo istnieją takie informacje, które potrafią wyrządzić najwięcej szkód w życiu nawet wierzących. I o tym Pan Jezus właśnie powiedział. Usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych. I wieści wojenne. I chciałbym przez chwilkę nad tym punktem się zatrzymać. Kiedy jakiś czas temu spadł meteor w Rosji i wyrządził wiele szkód, nikt się nie spodziewał takiego obrotu sytuacji, nikt nie spodziewał się, że nagle z nieba spadnie tak wielki obiekt, który wyrządzi tyle szkód. Ludzie najpierw pracując, żyjąc normalnie, usłyszeli najpierw zobaczyli blask, jakby drugie słońce. Później usłyszeli wielki huk, a po jakimś czasie fala uderzeniowa zmiotła wszystkie szyby w samochodach, w budynkach i zastanowiła mnie ta reakcja, niezwykle wymowna. Ludzie w panice zaczęli uciekać, krzycząc wojna, wojna. Nikt nie pomyślał, że to mógł być meteor. Przecież mogło stać się wszystko inne, co innego. Ludzie krzyczeli wojna, uciekając w popłochu. I to informuje mnie, to mi mówi, że jesteśmy zastraszeni. To mi mówi, że coś wisi w powietrzu, że każdy czegoś się spodziewa, że tak jakby to miało za chwilę wystąpić. Jakiś niepokój, coś się dzieje, wojna. Wojna, strach, przerażenie, co będzie? Tak było w Rosji jakiś czas temu. Ale chcę wam powiedzieć coś, co Pan Jezus wypowiedział, mówiąc o wojnach. Czytamy, musi się to stać. Musi się to stać. To znaczy, że jest to postanowione. To znaczy, że musi się to stać, że to będzie, że się z tym spotkamy. Musi się to stać. Dalej mówi, ale to jeszcze nie koniec. Wybaczcie mi, ale powiem jedną z najbardziej okrutnych prawd, jaką mógłbym powiedzieć z tego miejsca. Ale zaznaczam, to jest prawda. To jest prawda. Że będzie coraz gorzej. Że będzie coraz gorzej na ziemi. Że będzie coraz więcej wieści o wojnach. Że będzie coraz więcej niepokojów. Będzie coraz gorzej. I kiedy następnym razem tu stanę na tym miejscu, wiem, że świat nie będzie wyglądał tak jak dzisiaj. Będzie gorszy. Nie będzie lepiej. Nie będzie spokojniej. Na pewno nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że ja o tym mówię? Nie. Dlatego, że Pan Jezus tak powiedział, że to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Będzie coraz gorszy świat. Mówiąc dalej, że to jeszcze nie koniec, mówi o tym, że powstanie naród przeciwko narodowi. Królestwo przeciwko królestwu. A więc w tym kalendarzu naszym jest kolejna wojna światowa. Kochani, co na to Bóg? Ponieważ zrobiłem taką otoczkę przerażenia, strachu i tego, co może się stać. Co na to Pan Bóg? Ponieważ moim celem dzisiaj nie jest nas zastraszyć. Nie, będę z tym dzisiaj walczył w dalszej części kazania. Ale co na to Pan Bóg, aby uświadomić wszystkim nam, abyśmy doskonale zrozumieli, w jakich czasach żyjemy i wiedzieli, czego się spodziewać. Co na to Pan Bóg? Kochani, kiedy chcielibyśmy dzisiaj wyświetlić tutaj na ekranie, na ścianie, film na żywo z nieba, zobaczylibyśmy scenę z 6 rozdziału objawienia Jana. Kiedy całe niebo
krzyczy: godzien, godzien jest baranek, aby zdjął pieczęcie. Godzien, godzien jest baranek i tylko on może to uczynić. I oto czytamy, że baranek zdejmuje pierwszą pieczęć. I oto biały koń wychodzi z tego miejsca. A więc to Pan jest w to zaangażowany. On działa. On ma w swoich rękach to, co się dzieje na ziemi. Oto zdejmuje pieczęć i wychodzi koń. I niesie ze sobą zwycięstwo. Ale gdybyśmy tak oglądali dalej film, prosto z nieba, widzimy, że Pan nie poprzestaje na pierwszej pieczęci. Oto ten, który jest godzien, Baranek Boży, zdejmuje drugą pieczęć. I czytamy, że wyszedł koń barwy ognistej, który niesie ze sobą niepokoje. I kiedy czytamy dalej i chcielibyśmy oglądać dalej ten film prosto z nieba, widzimy, że Pan zrywa kolejną pieczęć. I wtedy wychodzi koń kary i zwiastuje krach gospodarczy na całej ziemi. Kiedy czytamy dalej i dalej oglądamy ten film, widzimy, że zdejmuje czwartą pieczęć i wychodzi koń siwy, koń śmierć. I tu bym się na chwilkę zatrzymał. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem. Bracia i siostry, ja nie wiem, czy pieczęcie już zostały zerwane, czy właśnie Pan je zrywa. Ale kiedy myślę o tym koniu, koń, na którego jeźdźca miał na imię śmierć i który miał za zadanie sprawić, że czwarta część ludzi będzie dyszeć nienawiścią i mordem nad całą ziemią, będą mieć władzę i prawo do tego, aby zabijać i mordować, będą mieć jasne przekonanie o tym, co robią, to nie mogę o niczym innym pomyśleć i o żadnej innej grupie, jak o ludziach, wyznawcach Mohameda. A więc muzułmanie. Oto oni zajmują dzisiaj czwartą część ziemi. Około 25%. To oni w swoim statucie, i wiecie, media podają wszystko, taki zamęt, że to jest religia pokoju, w innym dzienniku zobaczysz, że to oni mordują, jeszcze w innym, że oni pokutują, jeszcze w innym, że właśnie dyszą nienawiścią. Około 20% ich księgi Koran dotyczy wojny i zabijania. Więc oni doskonale wiedzą, co robią, ponieważ wierzą w to, co robią. Ufają w swojej księdze i wierze. Kochani, mamy do czynienia z poważnym ruchem, z poważną rzeczą. I ja spodziewałbym się coraz częstszych tego typu informacji. Ale okej, nakreśliłem sytuację. Wiemy, co nas czeka. Wiemy, że to jest w Bożym Słowie. Jaka powinna być postawa chrześcijan? Bo wiemy, że to będzie się działo. Wiemy, że takie rzeczy będą mieć miejsce dalej i więcej. Po pierwsze, w czasach, w których żyjemy, powinniśmy przeanalizować jeszcze bardziej nasze życie. Tak zwana wzmożona analiza naszego postępowania i życia. To, o czym mówił brat Marek. Zwrócić swoją szczególną uwagę na to, co jest w naszym życiu, jak postępujemy. Czy po pierwsze żyjemy w strachu, czy po drugie jesteśmy letni, czy czasem żyjemy w grzechu. Pan Jezus powiedział wyraźnie: baczcie, abyście się nie bali. Po drugie, nasza postawa powinna być zupełnie odwrotna do tego, jaką przedstawił apostoł Paweł, cytując fragment z drugiego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału, czwartego wiersza. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego świata,
aby podobać się temu, który go do wojska powołał. Czasem mam wrażenie, że kiedy Pan Jezus chciałby nas pochwycić, wielu z nas by musiał szarpać za rzeczy, za nasze ubrania. Chodź, przecież chcecie wziąć. Musimy przeanalizować swoje życie. Czy czasem nie jesteśmy wplątani tak bardzo w sprawy doczesnego świata, w sport, w politykę, te wszystkie rzeczy, które nas potrafią zainteresować bardziej niż Bóg. Kochani, kiedy cytuję ten fragment, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego świata. Co czujesz? Co myślisz w tym momencie? Oto podałem ci napój i musisz go wypić. Co czujesz? Czy czujesz, że czujesz to opuchnięcie? Czujesz, jak puchną twoje wnętrzności, ponieważ wiesz, że w tak wielu sprawach jesteś wplątany. To słowo wplątać jest bardzo, bardzo ważne. Tak rozmyślałem nad tym. Jeśli człowiek się w coś wpląta, to ciężko z tego wyjść. To jest jak pajęczyna. Kiedy mucha wpada albo jakiś owad w pajęczynę, naprawdę ma ciężko z niej wyjść, się wydostać. I wtedy wpada w ręce, w szpony pająka. Oby tak nie było z nami, obyśmy się nie dawali wplątać. A może kiedy pijesz ten napój, słyszysz ten werset i czujesz tylko smak tego, bo wiesz, że właśnie taką postawę przyjąłeś w swoim życiu. Nie dać się wplątać. Nie dać się wplątać tym wszystkim politycznym zagrywkom. Nie dać się wplątać tym wszystkim treściom, które próbują do nas dotrzeć. Nie dać się wciągnąć w to. I wtedy czujesz, tak, to jest ta moja postawa. To właśnie czynię. To tylko potwierdza moją postawę. Pan Jezus powiedział, rozważając dalej ten fragment, ten, kto jest na dachu, niechaj nie wraca z powrotem po rzeczy. Cokolwiek to znaczy i w jakimkolwiek to jest momencie w historii świata, wiem jedno, Pan Jezus chciał pokazać i powiedzieć nam, byśmy nie dali się złapać w coś, co nie będzie w stanie, co będzie w stanie nas powstrzymać przed wypełnieniem Bożej woli w określonym czasie. Kochani, to jest niezwykle istotne. Po trzecie, modlitwa, ale o co? Wielu ludzi modli się o pokój na świecie. Wielu ludzi modli się o powstrzymanie terroryzmu i tak dalej. W moim przekonaniu to będzie nieskuteczna modlitwa, ponieważ byśmy musieli wołać: Panie, nie otwieraj pieczęci. Panie, źle czynisz. Nie, On otwiera pieczęcie, wie, co robi. To jest Jego wola. Tak ma się skończyć ten świat, na którym żyjemy. W taki właśnie sposób. Ale kiedy czytamy wypowiedź Pana Jezusa o czasach ostatecznych, On dotyka bezpośrednio człowieka. Człowieka. Mówi tak, jeśli mamy się o co modlić, jeśli mamy o coś się modlić, to nie o pokój na ziemi, ale o pokój w nas. W nas. O pokój w nas. Pokój, który przewyższy wszelki rozum. Pokój, który będziemy mogli mieć, słysząc te wszystkie informacje. Pokój, który będziemy mogli mieć, nawet widząc to. Ja nie wykluczam sytuacji, w której nawet Polska spotka się z takimi rzeczami, o których dzisiaj słyszymy w telewizji. Kto wie? Ufając Bożemu Słowu, będzie coraz gorzej. I na całej ziemi. Kochani, więc musimy się przygotować. Musi nasze serce być w pokoju z Bogiem. Ktoś zadał mi ostatnio pytanie. Jak zdobyć pokój, jeśli słyszę tak wiele rzeczy? Jak to zdobyć? No wiem, że trzeba mieć pokój. Trzeba być spokojnym, trzeba być wyważonym, trzeba mieć pokój. Ale jak? Jeśli żyję w strachu, jeśli obawiam się, że może w następnym tygodniu to będzie się działo u nas. Jak? Przypomina mi się tylko jeden fragment. Oto pokój mój wam daję. Oto pokój mój wam daję. Nie taki, jak daje świat. Ale ja daję pokój swój. Rozumiem z tego fragmentu to, że On, jedynie On jest dawcą pokoju. A my nie jesteśmy w stanie wytworzyć tego pokoju.
Nie jesteśmy w stanie, słysząc te wszystkie informacje, usiąść i powiedzieć, ja będę spokojny. Będę wytwarzał każdego dnia pokój, nie będę się tym martwił i tak dalej. Nie. Widzę raczej sytuację, w której chrześcijanin pada na kolana i mówi, Panie, potrzebuję pokoju. Potrzebuję takiego pokoju, jak mają ci, którzy giną każdego dnia za wiarę. Pokój, który jest absurdem w tym momencie, w którym oni żyją, ale mają pokój. Ileż to świadectw słyszymy ludzi, którzy ze śpiewem szli na śmierć z powodu wiary. Mają pokój, który przewyższa rozum. Nieracjonalny pokój. Ale mają Boży pokój. To jest ten Boży pokój. On daje pokój. Bracia i siostry, nie uciekajmy od tej prostej, prostej prawdy, że to On nam udziela pokoju. Że to On nam daje. Bo przyzwyczajimy się do tego, że sami musimy coś wytwarzać. I w ten sposób będziemy uciekać od społeczności z naszym Panem. Panie, daj mi pokój. Panie, słyszę o tych wieściach. Panie, tak jak powiedziałeś, będę słyszał o wieściach wojennych, o wojnach. To się dzieje na moich oczach. Panie, chcę mieć pokój. Chcę mieć pokój. Użycz mi tego pokoju. Użycz mi tego pokoju. Pokój mój wam daję, nie jak świat. Jan 14, 27. Kochani, świat daje złudny pokój, fałszywy pokój, chwilowy pokój. Jeśli chcesz zatopić swoje smutki i swoje niepokoje w alkoholu, w narkotykach i w innych używkach, oczywiście da ci to chwilowy pokój, ale zażąda to w zamian twojego życia, całego twojego życia. I może całe życie przeżyjesz właśnie w ten sposób, że będziesz ratował swój niepokój używkami, alkoholem i innymi rzeczami. I możesz w spokoju przeżyć swoje życie, to i tak do grobu zejdziesz w niepokoju. Ponieważ to nie jest pokój prawdziwy. Ponieważ to nie jest pokój prawdziwy. Prawdziwy pokój może dać tylko Pan. Czytamy o Nim Książę Pokoju. Książę Pokoju. On daje pokój trwały. Pokój, który przewyższa rozum. Czytamy, że On strzec nas, naszych umysłów będzie. Skoro jest tak wielki atak na nasz umysł, jak już powiedziałem, informacyjny atak na nasz umysł, On strzec naszych umysłów będzie. Pokój Boży. Pokój Boży. Wtedy będziesz mógł podnieść czoło, jak mówi Pan. Kiedy to wszystko będzie się działo, powiada Pan Jezus, nie lękaj się, ale podnieś swoje czoło. Dlaczego? Bo oto nadchodzi wybawienie Twoje. Bo oto nadchodzi wybawienie Twoje. I Job mówi tak piękne słowa, 19 rozdział, 25 wiersz. Ale ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i On jako ostatni stanie nad moim prochem. To jest coś, co wypływa z serca pełnego pokoju. Zaufanie do Pana. Bez względu na okoliczności. Ja wiem, że mój Pan żyje. Pokój Boży jest darem dla tych, którzy pojednali się z Bogiem przez krew Chrystusa. Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą i tak wymienialiśmy zdania. To jest osoba niewierząca, w której mogłem zwiastować Ewangelię. Mówię, nie ma nic lepszego, nie ma nic wspanialszego, jak jechać przez życie jako pasażer, wiedząc, że kierowcą jest wszechmocny, sprawiedliwy, cudowny, potężny, ten, przed którym zgina się wszelkie kolano, Pan. Czy w tym aucie jest niebezpiecznie? Zawsze bezpiecznie. Zawsze bezpiecznie. Nie ma nic wspanialszego. Kochani, mówiąc o wojnach, musiałbym przytoczyć jeden przykład wojny, która moim zdaniem była największą wojną, jaką widział ten wszechświat. Druga wojna światowa albo pierwsza wojna światowa przy tej wojnie się kryją. To wojna, którą wypowiedział Bogu człowiek. Ta wojna przyniosła śmierć każdemu stworzeniu. Ofiary tej wojny są niepoliczalne. Wojna człowieka z Bogiem. I chociaż Bóg nie stał jako
Przeciwnik to jednak człowiek chciał być przeciwnikiem. Czytamy w Bożym Słowie, że przez jednego człowieka grzech przyszedł na cały świat. I pomyślcie przez chwilkę o tym, że oto my na straconej pozycji, ludzie, jako ci, którzy wypowiedzieli wojnę, nie otrzymaliśmy kary za tą wojnę. Oto Bóg postanowił, że pośle swojego Syna i On przyjmie postać tej ofiary tego konfliktu i weźmie karę za wypowiedzenie wojny Bogu. Dlatego czytamy, oto Bóg ukarał go zamiast nas. I dzisiaj, tak jak czytałem, pokój Boży jest darem dla tych, którzy pojednali się z Bogiem przez krew Chrystusa. Ponieważ tam na krzyżu, jeśli cokolwiek się wydarzyło, to oto otworzyły się drzwi do pokoju z Bogiem. Otworzyły się drzwi do pokoju z Bogiem. Pojednał nas ze sobą. Ustanowił pokój między Bogiem a człowiekiem. Kochani, co jeszcze, jaka jeszcze powinna być nasza postawa? Rozpalenie nas do relacji i służby. Modlitwa o rozpalenie nas do relacji z Bogiem i służby. Pan Jezus mówi, idąc dalej w tym fragmencie z Ewangelii 24 rozdziału, że oto miłość wielu oziębnie. Miłość wielu oziębnie. To nie będzie, powodem tego nie będzie brak czasu. Powodem tego nie będzie problemy zewnętrzne albo okoliczności, ale grzech. Grzech, który będzie nas dotykał. Grzech, który będzie się wdzierał wokół. I gdybym miał to najprościej jakoś ująć, dlaczego ci ludzie zletnieli albo jak to się stało, to tak jak już mówię, to jest grzech, ale im po prostu nie będzie się chciało szukać Boga. Nie będą chcieli szukać Boga, nie będą chcieli mieć z Nim relacji. Kochani, jest tak wiele, wiele rzeczy, które Bóg chciałby nam dać, poznać. Kiedyś czytałem i kiedyś słuchałem pewnego kaznodziei, który służył jako misjonarz w Peru. I człowiek ten powiedział tak, wracałem z dżungli, gdzie byłem na ewangelizacji, gdzie byłem zwiastować Ewangelię. I oto złapali mnie świadkowie Jehowy gdzieś przy moim hotelu, gdzieś przy moim miejscu, gdzie nocowałem. Bardzo chcieli ze mną porozmawiać, więc już, chociaż byłem zmęczony, znużony, zaprosiłem ich. Kiedy tak mówili, opowiadali, nauczali, w pewnym momencie się wtrąciłem, on tak cytuje jego słowa i mówi, kochani, chciałbym wam o czymś opowiedzieć i jednocześnie was zapytać. Ponieważ przeżywam Boga w taki oto sposób. Na przykład dzisiaj miałem zamiar wrócić do pokoju, paść na swoje kolana, rozkoszować się Bogiem, modlić się do Niego. I czasami bywa tak, że tak modlę się, zstępuje obecność Boża i wręcz muszę wołać do Boga, Boże, odejdź, bo umrę, ponieważ tak Twoja obecność jest wielka, tak Twoja chwała mnie napełnia. Kochani bracia, mówi ten kaznodzieja do tych misjonarzy, pseudomisjonarzy. Jak wy przeżywacie Boga? Czy też tak przeżywacie Boga? Opowiadał, że uciekali w popłochu. Uciekali, ponieważ ich Bóg jest tutaj, nie tutaj. Ponieważ oni rozumem traktują Boga, nie sercem. Nie znają czegoś takiego, jak przebywanie z Nim, jak rozkoszowanie się Nim, jak ten czas, kiedy ty mówisz do Boga i On mówi do ciebie. To jest coś, co wykracza poza teren ich pojmowania Boga. Dlatego o tym mówię, ponieważ chciałbym zadać teraz pytanie każdemu z nas. Czy więc jest Bóg także i tutaj, w twoim sercu, w tobie? Czy przeżywasz takie chwile, takiego rozniecenia żaru, relacji z Bogiem? Jest tak wiele rzeczy do poznania. Jest tak wiele rzeczy. Dzisiaj, kiedy się modliłem, kiedy szukałem Boga, mówię, Panie, oczywiście dzisiaj wejdę do wody. Tak jak to porównanie z Ezechiela. Wejdę do tej wody, ale chciałbym poczuć w końcu wodę wyżej.
w miejscu, w którym jeszcze jej nie poczułem. Być może dopiero po kostki ją poczułem, ale chciałbym poczuć tą wodę po kolana. Chciałbym więcej Ciebie przeżyć. Ja wiem, że dopiero kropla w morzu dosięgła mego życia z tego, co Bóg faktycznie może mi dać, może nam dać. Bracie i siostro, czy chcesz poczuć tą wodę obecności Bożej w miejscu, w którym do tej pory nie czułeś? Wyżej, jeszcze wyżej. Już nie wiem nawet, który to jest numer, ale musimy się modlić także o to, abyśmy wytrwali. Pan Jezus powiedział, kto wytrwa do końca. Więc te czasy będą bardzo trudne, bardzo złe, ale kto wytrwa do końca. Dlatego musimy się modlić o to, ponieważ nie początek jest ważny, ale koniec. Wielu sportowców startuje z pierwszej pozycji, kończą na ostatniej. Wielu sportowców startuje z ostatniej pozycji, kończą na pierwszej. Ponieważ nie jest ważny start, ale wieniec. Kochani, wieniec jest ważny. A więc ta nagroda. Więc nie początek, ale koniec. Jest tak wiele, wiele ofiar naszych czasów. Apostoł Paweł mówi tak. Oto Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat bardziej niż Boga. Więc jeśli mógłbym ten fragment albo przylepić coś, jakiś fragment do naszych czasów, to będzie ten fragment. Wielu będzie miłować bardziej świat niż Boga. I w ten sposób miłość do Boga się usunie. Dlaczego ta miłość jest tak ważna? Dlaczego ta miłość jest tak ważna? I dlaczego nie rozumiem tych, którzy mówią, nie mam czasu albo okoliczności mi na to nie pozwalają. Miłość powoduje, miłość do Boga będzie powodować, że będziesz w stanie szukać Go tam, gdzie się Go nie da szukać. I miłość spowoduje, że będziesz się modlić w czasie i w miejscu, w którym teoretycznie się nie da modlić. Miłość będzie do Boga powodować to, że będziesz podejmował się służby dla Boga w miejscu, w którym to jest absolutnie niemożliwe. A jednak, bo to powoduje miłość. Ten, kto kocha, wie, że miłość potrafi wyrobić z człowiekiem naprawdę cuda. O ileż bardziej miłość do Boga będzie powodować, że będziemy jeszcze bliżej, jeszcze bardziej, jeszcze więcej. I jako ostatni punkt, modlić się, abyśmy byli przygotowani i aby właściwie reagować na to, co się dzieje. Pan Jezus powiedział tak, że kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, uciekajcie w góry. Więc nie widzę sensu w postawie, oto zamykamy wszystkie okna, zasłaniamy i nie wiemy, co się dzieje na świecie. Pan Jezus polecił obserwować to, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać czas. W innym miejscu Pan Jezus mówi, tak jak już powiedziałem, aby uciekać, aby z dachu nie schodzić, kiedy to się będzie dzieje. Kochani, to mi przynajmniej mówi o tym, że musimy być zdolni rozpoznać czas i właściwie zareagować. Mieć właściwe poznanie. Celem tego kazania z pewnością nie było, aby nas zastraszyć. Z pewnością nie. Jeśli tak się czujesz, to proszę módl się o pokój. Módl się o pokój. Bo tak jak już powiedziałem, nie mam prawa podważyć Bożego Słowa i powiedzieć, że jeszcze jest nadzieja dla świata. Nie ma. Świat będzie coraz gorszy. Gdzieś u drzwi wojna i to światowa, o której mówi Pan Jezus. Ale dlatego to dzisiaj zwiastuję, aby nas troszkę pobudzić, oprzytomnić, odsłonić okna i zobaczyć, co się dzieje i umiejscowić ten czas w kalendarzu Bożym. Po drugie, aby nas ukierunkować w naszym myśleniu o tym, co się dzieje. Ukierunkować we właściwy sposób, abyśmy wiedzieli, dlaczego to się dzieje, jaki jest cel i że to musi się stać, jak powiedział Pan Jezus. Kochani, to nie są czasy niewiedzy. Czasy niewiedzy są dawno, dawno za nami. Jesteśmy w stanie
na podstawie Bożego Słowa nasze czasy umiejscowić w kalendarzu Bożym. O naszych czasach jest więcej w Piśmie Świętym niż o czasach Pana Jezusa. Więc wiemy dokładnie, jak postępować, co robić, jaką postawę przyjąć, ponieważ Bóg nam to wszystko dał. A więc jak usprawiedliwi się człowiek, jeśli będzie mówił, że nie wiedział? Albo jak usprawiedliwi się człowiek, który żyje dzisiaj w czasach i powie, ja nie wiedziałem, że ma być tak, a nie inaczej. Mamy Boże Słowo, wiemy, co jest tutaj napisane i wiemy, jak postępować. Kochani, dlatego was zachęcam, nas wszystkich. Z pewnością jeszcze może w tym tygodniu usłyszymy kolejne rzeczy. Ale Pan Jezus mówi, nie trwóżcie się. Nie trwóżcie się, niechaj nie trwoży się serce wasze. Raczej w tym czasie jeszcze bliżej do Niego przystąpmy. Jeszcze bardziej do Niego przystąpmy. Wyprostujmy nasze ręce, nasze nogi, czoła podnieśmy, bo oto wybawienie nasze nadchodzi. I za Jobem powtarzajmy, ale ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. To znaczy, że On ma rękę nad tym wszystkim, że On czuwa, że nie jesteśmy pozostawieni na pastwę tych ludzi, ale On jest, On jest. Kochani, zaufajmy Mu, ale ja ufam łasce Twojej, Panie. Ufajmy Mu i nie zapominajmy o modlitwie, o pokój w naszych sercach. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi i uzbraja na to, co będzie się działo. Amen.